Dzisiaj mędrcy dotarli do Chrystusa, ale najpierw musieli zadać sobie i innym to najważniejsze pytanie, to ważne pytanie. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Później musieli ujrzeć jego gwiazdę, dostrzec tę gwiazdę na niebie i odważyć się, by za tą gwiazdą pójść. Okazuje się, że ta wędrówka wcale nie była taka łatwa i nie była krótka. Wędrowali pewno przez długie dni, może i noce, by dotrzeć do króla, do naszego króla, który wcale nie narodził się w pałacu, by oddać mu pokłon i oddać swoje dary. Ważne jest więc, byś również ty, tak jak królowie, tak jak mędrcy, zadał sobie pytanie, gdzie jest nowonarodzony król żydowski, by zastanowił się nad tym, czy takie pytanie jest obecne w twoim życiu. Ważne jest, byś odważył się wyruszyć w tę wędrówkę za gwiazdą i dostrzegł to, co ciebie prowadzi do Chrystusa w twoim życiu. Czy to są ludzie, którzy są jak gwiazda prowadząca do Betlejem, którzy pokazują, gdzie jest Chrystus? Czy to są może jakieś sytuacje życiowe, które prowadzą ciebie do nawrócenia? W życiu każdego z nas są na pewno znaki prowadzące nas do Chrystusa. A później, gdy już do Niego przyjdziemy, to trzeba Mu coś dać. Królowie nie idą z pustymi rękami. Mają złoto, kadzidło i mirrę. Złoto symbolizujące władzę królewską, kadzidło mówiące o boskiej godności Chrystusa i mirrę, czyli gorzkie zioła, zapowiadające mękę Chrystusa. Więc i ty, gdy idziesz do Jezusa, to miej coś ze sobą, nie idź z pustymi rękami. W czasie każdej mszy świętej wędrujemy do Chrystusa. W czasie każdej Eucharystii jest procesja. Procesja z darami, procesja wejścia, procesja do Komunii Świętej. Gdy więc jesteś na Eucharystii, to w tej procesji, w procesji z darami, daj Chrystusowi coś od siebie. Nawet jeśli to będą gorzkie zioła twoich słabości, grzechów, twojego braku wiary, twoich trudności życiowych, to daj to Chrystusowi, tak jak mędrcy dali swoje dary.